Witam w kolejnym odcinku budowy kampera bez doświadczenia. Dzisiaj zobaczycie, jak poszło mi ze zrywaniem starej izolacji ArmaFlex. Niestety nie było to takie proste, jak mi się wydawało, ale znalazłem dosyć szybkie i tanie rozwiązanie, które na pewno również Wam pomoże, jeśli będziecie w przyszłości zrywać starą izolację. Do tego zobaczycie, jak to wszystko wygląda już teraz w środku, bez szuflad, bez podłogi, bez oczywiście też starej izolacji. I zapraszam. Tak to właśnie wyglądało w skrócie. Dosyć szybko i łatwo, ale naprawdę tak nie było. Zajęło mi to około 5 godzin. No, męczyłem się troszeczkę, ale pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę, bo brak miejsca na budowę kampera nie jest powodem, aby nie zacząć budowy kampera. Dlatego pokażę Wam, gdzie zazwyczaj ja będę przeprowadzał 90% wszystkich przeróbek kampera. Więc teraz stoję przed drzwiami mojego domu, a kamper stoi tutaj. Więc jak widzicie, brak miejsca na budowę kampera nie jest powodem, aby nie budować kampera. Tak wygląda środek kampera, przyszłego kampera, po usunięciu izolacji, podłogi i szuflad. Największy problem oczywiście był z ArmaFlexem. Widzicie, został klej i taka wzmacniająca siatka, ale wyczyściłem ją za pomocą takich szczotek, jak widzicie właśnie tutaj na wkrętarce. Naprawdę mega robota. Bardzo łatwo to idzie. Rozkruszy się ta cała gąbka, ale niestety zostaje klej. Myślę, że nie będzie to żadnego problemu, bo zakleję to po prostu nową warstwą i nie będzie widać, a i tak to jest dosyć gładkie, więc nie będzie żadnego problemu. W dzisiejszym odcinku to na tyle. W kolejnym będę kładł już na nowo całą izolację, dlatego już dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrybujcie mój kanał. Na razie.